Siemka, witajcie w 65. odcinku moich nagrań. Dzisiaj chciałbym i będę kontynuował dalej temat wczorajszy, czyli temat diety. Wczoraj powiedziałem to tylko w zasadzie w malutkim procencie to, co zacząłem, moją drogę do bycia zdrowym, a dzisiaj powiem coś więcej, ale też to tylko będzie taki napastek tego, co no co zacząłem. Czyli tak, posłużę się moim zeszytem, bo mam tutaj notatki, które sobie robię. No i przede wszystkim zacząłem łykać kwas foliowy, który obniża poziom homocysteiny, która odpowiada za zawały serca na przykład. Nie cholesterol, tylko homocysteina. I regularnie brany kwas foliowy naturalnie obniża poziom homocysteiny i tym samym ryzyko wystąpienia zawału serca. Później zacząłem dbać o jelito grube, które odpowiada za na przykład smutek, za emocje, no i również za odporność, za inne jakieś, których do końca nie znam, funkcje w naszym ciele, w naszym organizmie. Zacząłem 2 razy dziennie pić kolon C. Co jeszcze? Omega 3, czyli łykam tran 2 razy dziennie, który również wpływa dobrze na serce, wpływa dobrze na samopoczucie, na nastrój. Do tego regularnie biorę magnez. Mówię teraz o suplementacji, biorę magnez, cynk, wiadomo na co. No i staram się jeść pod moją grupę krwi, czyli nie jem ziemniaków, na przykład właśnie pomidorów, bananów, mandarynek, pomarańczy, czerwonego mięsa, no i wiele innych. Za to jem więcej warzyw, owoców, nie jem nabiału dalej, tak jak nie jadłem. No właśnie, tak to wygląda ostatnio u mnie. A jak u was wygląda? Możecie napisać w komentarzu swoją opinię o tym. Pozdrawiam, trzymajcie się i do jutra. Pozdrawiam. Hej.